Witam was w kolejnym odcinku z Disney Plus 2 Mroczne Proroctwo. Panie! Tak jest. Dobra. Trzeba w końcu znaleźć tą czarodziejkę całą, chędożoną. Tylko... Tak, jeszcze spora część mapy jest nieodkryta. A trzeba by się pospieszyć. Kurczę, gdzie ta czarodziejka mogłaby być? U legionów jakoś mi się nie wydaje. W ogóle co to jest tutaj? Na pewno nie jest na moim ekranie, bo widać, że to jest na minimapie. Tak jakoś, nie wiem. Czy to jest jakaś podpowiedź? Albo bug jakiś? Dobra, tu jest koniec mapy. Ja bym poszedł bardziej w głąb terenów górskich klanów. Raczej. Tylko jeszcze tutaj poczyszczę trochę. I to miasto też przejmę. Coś tak jakoś krasnoludy ten chyba mają za dużo oddziałów. Będzie trzeba chyba im to nieco ukrócić. Zobaczmy. Najpierw jednak to miasto przejmę. Poznają smak cierpienia. Tylko, że mój odcień. No, ale teraz przejmę to miasto i już sobie odpocznie. Dziękuję bardzo za PD i za miasto też. Królowa położy kres waszym upiornym planom bezcielesnej istoty. No, spróbujcie. Powinniście pomóc nam wskrzesić Galana. Czyż nie był jeszcze niedawno i waszym bogiem? Co? Niemożliwe! Skąd wiesz o naszym bogu Galanie? Mortis przysłała nas tu, byśmy odtworzyli ciało Galana. Poległ on w bitwie przeciw Wotanowi, a teraz my przywrócimy mu życie. Nie zwiedziecie nas, nie umarli. Królowa Taladriel was powstrzyma z pomocą bogów lub bez niej. Pomocą bogów lub... Aha, dobra. Nieważne. Ale kiedy on mówił prawdę? Komu pisana śmierć? Wy nie chcecie wierzyć w tą prawdę. No to już akurat nie mój problem. No nie chybienie, teraz będzie... Czy mogłem jemu dać paraliż? Chociaż nie. Nie podejmuję obrony, dziwne. Aram! Aram! Dobra. Teraz jeszcze ten drugi tam. Różdżkarz. Plus jeszcze ten złodziej. Dobra, tutaj to jest ogarnięte. Ja w ogóle nie wziąłem tej skrzynki. Dobra, później się ją weźmie. Ale ja chyba wiem, co oni zamierzają zrobić. I wcale mi się to nie podoba. I teraz chyba ułatwiłem im zadanie. Chyba, że moment. No tak, nie mam żadnego czaru. Teraz by się przydał jakiś szkielet albo cokolwiek innego. Oho, kolejnego szpiega mi znaleźli. I jednak mi zajęli tę kopalnię. No nie. Prosicie się o lanie.
żądasz? Nie, no i chybienie już na pierwszym uderzeniu. Nie ma uciekania. Nie chcę drugiej upieczycy robić, bo szkoda mi kasy na to. I muszę też jeszcze dla czempionów coś ogarnąć. Te 1500. No nic. Jedyne wyjście to sprowadzić tą upieczycę z powrotem. Zgładzić ich. W ogóle... Was muszę załatwić. Bo mi tutaj stoicie na drodze. A już myślałem, że to przeżyje. Dobrze się złożyło, że tego nie przeżył. Wspaniała współpraca moich szkieletów. Ach, kurczę, tu jest wszędzie woda. To zajmie wieki, żeby dojść do tej kopalni. Panie. I z powrotem do miasta. Musi się mój odcień wyleczyć. Najważniejsza jednostka w oddziale. Więc nie mogę jej stracić. Ani nie mogę pozwolić, żeby miała tak mało HP. To znowu szpieg. Pomimo tego, że ci szpiedzy w ogóle im nie pomagają, bo niby z jakiej racji? Moje oddziały są przecież zbyt silne. To jednak jest to delikatnie wkurzające. A ci rozwalili barbarzyńce? Tam musi być coś mocniejszego. Tam muszą mieć coś mocniejszego, definitywnie. Zgładzić ich. A tu jest złodziej. Kurczę, no normalnie się nie odczepią. A dobra, dobra, olać złodzieja. Spełnię twą wolę. Kolejny różdżkarz. Cholera, jeszcze ten złodziej. Ty miałeś uciekać, a nie się bić ze mną. Megra. Megra. Coś mi się wydaje, że będę musiał zająć tamte miasto na górze. To znaczy cały czas ci różdżkarze mi tu będą latać. No nie, wy sobie żartujecie. Perfidnie chcecie mnie sprowokować do czegoś. No wszędzie różdżki. No i następny. Kurde nie, ja to miasto zajmuję. Koniec dyskusji. Koniec w ogóle opierniczania się. Teraz to miasto tracicie. Będzie w moim władaniu, a wy możecie się odchędożyć. A ty zostaw tą skrzynkę tam. Krasnoludy też się rozbrykały. A ja na początku narzekałem, że się żadne wrogie oddziały nie pojawiają. No i mam. Tu od cholery różdżkarzy. Tu nie wiem co jest. Aha, te... Chwila, tam jeszcze jeden był? To ten sam. Tu już walczy. Niepotrzebnie, ułatwiasz mi zadanie. A nie, to ten sam. No nie, on to robi specjalnie. Na pewno to robi specjalnie. Jeszcze nijak. Moment, co tu jest?
A nie, w sumie i tak jak wyjdę, to będę musiał go położyć. Może jeszcze chciał mi wsadzić szpiega do tej armii od Kościeja, co? Oni nie rozumiem tego. Specjalnie rozkażą złodziejowi, żeby przeleciał całą mapę tylko po to, żeby zobaczyć, co jest w moim słabszym oddziale. No, kurczę. Rozumiem, jakby mieli faktycznie jakiś potężny oddział, który by gonił no moje oddziały po prostu. To by było jak najbardziej na miejscu, bo chcieliby mnie rozwalić, ale puszczanie złodzieja na taki dystans jest po prostu no głupie. Dobra, teraz mogę się zająć tymi krasnoludkami. Zwłaszcza tym, bo mi tam zabrał skrzynkę, a ja ją chciałem. Może to jest znowu różdżki. Nie, dobra, polecę tam. Czego żądasz? No i co? Wstawiliście mi szpiega. Nie złodzieja. Szpiega i znowu. O wy, co to? Co? Ej, chwila, moment. Co jest? Co to za oblężenie mi tu robi ta? O nie, tak się nie bawimy. Chcecie się pobić? To ja wam dam walkę. Teraz żeście mnie wkurzyli. Koniec zabawy. W tym momencie robię wam Saigon. Teraz nawet jak będziecie przepraszać na kolanach, to i tak wam to nic nie da. Także jestem teraz, no tak, dosyć konkretnie do tyłu. Co tu robi ten złodziej? Cieszę się, że nie było żadnego chybienia. Może tu jest ten... no właśnie. Zablokują mi ścieżkę, mogłem ich usunąć najpierw. Zgładzić ich. I znowu standardowy scenariusz, trzeba mi kilkadziesiąt różdżkarzy wysłać. No nie, kurde. Czy oni wszyscy muszą ingerować w moje plany? Już raz to powiedziałem w jakiejś innej misji, chyba w innej kampanii też. Że ci wrogowie nie są silni, oni są po prostu upierdliwi. Wiecie, tak jak komar, który cały czas lata dookoła was. Nie możecie go złapać, a on cały czas was kąsa. Powiedzmy, że coś takiego tutaj się odbywa. Poznają smak cierpienia. Dobra, olać tamtych. Muszę zrobić porządek z tym legionem. Bo za dużo sobie pozwalają. O, od górskich klanów znaleźli szpiega. Niemożliwe.
teraz ten złodziej. Dobra. I tak jak było wcześniej, muszę rozegrać ten ruch. Teraz jeżeli zbliżę się bardziej do tego miasta, no to rozwalą mi ten oddział. A jeszcze mi się przyda. Także szkoda byłoby go utracić. Tu jest ten złodziej. Go w sumie też zabiję. Tyle. Jak daleko jesteście? O, bardzo daleko. Mogę tutaj opuścić moją upiorzycę, tak mi się wydaje. Swoją drogą, to miasto zostanie bez obstawy, co mi się też nie podoba. Tylko 3 jednostki mogę wstawić. Czyli Wiwerna standardowo i może duch. Tak, nic więcej nie zrobię. Zgładzić ich. Miałem te śmieci posprzedawać też. No już dobra. Zrobię się to później. Legion jest ważniejszy. Bo teraz mi tak zaleźli za skórę tymi różdżkarzami. Jeszcze wywalili tyle czarów tego kościeja i plus jeszcze go zaatakowali osobiście. Nie, ja nie mogę tego tak puścić. Nie łapię, czemu akurat z tym różdżkarzem się biją? Dobra, ty mi się tutaj możesz wycofać. A ty zasuwaj, zrobić z nimi porządek. Chociaż nie. Nie za blisko. Żeby się nie wywalili znowu tymi wszystkimi czarami. Czego żądasz? Chcę ich rozwalić, ale wolę podejść do tego z bezpieczeństwem. Z rozwagą i w ogóle. Tylko że jak się zajmę jednymi, to teraz drudzy będą mi uprzykrzać życie. Przylezą tym różdżkarzem, tutaj zabiorą tą różdżkę. No tak, najlepiej, znaczy najlepszy sposób rozwalenia przeciwnika to odciąć go od zasobów. Tak było zawsze. Jeżeli nie można kogoś załatwić, to trzeba go załatwić głodem. Oczywiście tutaj nie ma żarcia, no ale... Tylko takiego dziada zostawili tutaj na obstawie? Nie biorą mnie na poważnie. W ogóle. Nic nie powiedzą, że im zajęłem miasto. Tutaj jest gargulec. Onyksowy, pewnie nie jest sam.
Jakoś ja musiałbym na dół posłuchać teraz. Ale tutaj, tu jest też przejście. Kurczę, ja będę musiał tak zrobić, no. Taka wymiana. Dobra, mogę tutaj czempionom moim dobrym postawić. Teraz będę musiał świątynię ogarnąć. Bo bez czarów ani róż, zwłaszcza przy takiej ilości robactwa, że się tak wyrażę. Teraz Gergulec. Co tu jest oprócz niego jeszcze? A, chochliki. Śmieszne. Aleś przydzwonił. Tak, te 65 pancerza. Denerwujące. Zresztą mój rycerz wali o 3 razy mniej. Normalnie. A moi wojownicy to biją tak jak... Nie, wróć, moje szkielety biją tak jak wojownicy. No właśnie, ci pierwsi. Magla. 172 może być. Jeden punkt! Tutaj jeden, a tutaj no stuwa niecała. Kurczę, już myślałem, że będą wyżej. No nic. Teraz tutaj jeszcze dalej można przejść. Nie wiem, czy pchać się... O, tutaj jest sklep. Dobra, to tutaj jeszcze wejdę. Tutaj jest... Tak, legionów. Ale ja muszę te śmieci posprzedawać. Właśnie to, najważniejsze. Tylko 500? No był wart 2,5 koła, co jest? Dobra, niech tak będzie. Nie będę się z tym sprzeczał. Chyba, że moment. Nie, poczekajcie, bo... Może to zależy, u kogo sprzedam. Chociaż nie jestem pewien. Teraz już nie jestem pewien. Panie, poznają smak cierpienia. Dobra, wstrzymam się jeszcze z tym sprzedawaniem. Ten to przeżył jeszcze. Dobra, to w takim razie ja się delikatnie wycofam tutaj i zobaczę, co jest za tymi górami, o ile tam jest przejście. A tutaj, no oczywiście muszę wiwernę załatwić i ducha. Panie. Ale wiem, że to jest i tak za mało, żeby ich zatrzymać. No i myślę, że na tym odcinek zakończymy. Kurczę, dużo się dzisiaj nie działo. Poza tym, że już legiony i krasnoludy mi trochę za skórę zaszły. Będzie trzeba z nimi solidny porządek zrobić. Tutaj mi jeszcze niestety tą kopalnię zajmą. Ech, upierdliwe to wszystko, upierdliwe. Ten kraj spłynie krwią. Ale poradzę sobie jakoś. Trzeba będzie jeszcze czary tutaj zrobić i będzie trochę łatwiej. Te przyzwańce i w ogóle. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.